Cześć, nazywam się Marek Rzeszkowski, jestem fizjoterapeutą Trefla Sopot i w ramach projektu Sportowa Ergo Arena zaprezentuję kilka ćwiczeń, które każdy z Was może wykonać samodzielnie, bez użycia sprzętu. Zachęcamy do aktywności fizycznej, która szczególnie w tych czasach pandemii, gdy większość czasu spędzamy w domu, a dostęp do jakiejkolwiek aktywności fizycznej jest utrudniony, jest niezwykle ważna dla zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia. Zaczynamy od lekkiego ćwiczenia oddechowego. Układamy się z nogami na krześle, kolana i biodra zgięte do 90 stopni. Ręce skierowane przed siebie, celujemy nimi w górę. Wbijamy piętę w siedzisko krzesła. Lekko odrywamy miednicę i próbujemy wygenerować napięcie mięśni brzucha oraz z tyłu na udzie. Zatrzymujemy się w tej pozycji i robimy 5-6 oddechów. Po czym rozluźniamy mięśnie, odkładamy miednicę na ziemię. Drugie ćwiczenie celowane na mięśnie brzucha. Układamy się w podobnej pozycji jak w ćwiczeniu pierwszym, tyle że bez krzesła pod naszymi piętami. Mocno napinamy brzuch, staramy się wcisnąć plecy w ziemię i zaczynając z tej pozycji jedną nogę oraz rękę po przeciwległej stronie opuszczamy do ziemi i wracamy. Potem zmieniamy strony. Kolejny z ćwiczeń ma za zadanie rozruszać nasz kręgosłup, który szczególnie po długim okresie siedzenia może być nieco zesztywniały i obolały. Ustawiamy się w klęku podpartym i z tej pozycji na początku odpychamy się mocno od ziemi i staramy skierować nasze plecy do sufitu, po czym wracamy do pozycji wyjściowej i opuszczamy brzuch do podłogi. Kolejne z ćwiczeń również ma na celu zmobilizowanie naszego kręgosłupa. Z pozycji stojącej zwijamy się w kłębek, zaczynając od szyi, poprzez odcinek piersiowy, lędźwiowy. Staramy się zejść jak najniżej i powoli wracamy, prostując nasze plecy. Kolejne z ćwiczeń będzie celowało w mięśnie pośladkowe. Kładziemy się na ziemi, nogi w kolanie zgięte mniej więcej do 90 stopni, pięty na ziemi, palce oderwane. Z tej pozycji przy napiętym brzuchu staramy się jak najwyżej unieść biodro, spiąć pośladki, zatrzymać na 2 sekundy i powoli wrócić na dół. Jeśli wersja na dwóch nogach jest dla nas zbyt prosta, możemy spróbować wykonać ćwiczenie tylko na jednej nodze. Kolejne ćwiczenie celowane będzie na mięśnie czworogłowe, pośladkowe, ogólnie dół. Ustawiamy się w wykroku. Ręce przed siebie, sięgamy jak najdalej. I staramy się zejść jak najniżej, kolanem możemy dotknąć lekko ziemi, wracamy do góry. Pamiętamy, aby nasza miednica nie chodziła do przodu ani do tyłu. Chcemy, żeby działała jak winda, czyli bezpośrednio w dół i do góry. W dół i do góry. Jeśli wariant bez obciążenia jest dla nas zbyt łatwy, możemy wykorzystać na przykład zgrzewkę wody. Trzymamy ją przed sobą i robimy dokładnie ten sam ruch. Kolejne ćwiczenie pozwoli nam popracować w nieco innej płaszczyźnie. Zamiast przód-tył będziemy pracować na boki. Ustawiamy się w dosyć szerokim rozkroku. Stopy i palce skierowane na wprost. I z tej pozycji przenosimy ciężar ciała na jedną nogę, ręką sięgając w kierunku stopy. W pozycji końcowej chcemy, aby nasza stopa, kolano, biodro, mostek oraz nos znajdowały się w jednej linii. Po czym odpychamy się
i wykonujemy ten sam ruch w drugą stronę. Następny z ćwiczeń celować będzie w grupę mięśni kulszowo-goleniowych. W prostszej wersji ustawiamy się z nogą wykroczną na ziemi, noga zakroczna jedynie na samych palcach, lekko z tyłu. Z tej pozycji mocno cofamy biodro w kierunku ściany za nami, pochylamy tułów i staramy się sięgnąć do krzesła, po czym wracamy. Ważne jest, aby w trakcie schylania się wygenerować dużo napięcia z tyłu uda. Jeśli ta wersja będzie dla nas zbyt prosta, możemy spróbować wykonać ćwiczenie tylko na jednej nodze. Teraz przechodzimy do ćwiczeń na górę naszego ciała. Zaczynamy od ćwiczenia na grzbiet. W leżeniu na brzuchu, ręce przed sobą, unosimy ręce do góry, zatrzymujemy na chwilę, opuszczamy. Zmieniamy pozycję o 45 stopni, powtarzamy ruch i kolejne 45 stopni. Unosimy ręce, kciuki skierowane do góry, opuszczamy. Następnie ćwiczenie mające na celu trening mięśni obręczy barkowej. Ustawiamy się w pozycji jak do wykonania pompki, ręce mniej więcej na szerokość barków. Mocno odpychamy się od ziemi i z tej pozycji próbujemy dotknąć przeciwległego barku. Wracamy i ten sam ruch w stronę przeciwną. Następne ćwiczenie, dosyć popularne, klasyczna pompka, wykonywana w dwóch wariantach. W pierwszym z nich ręce ustawiamy dosyć wąsko, mocno odpychamy się od ziemi, po czym uginamy łokcie, schodzimy do podłogi, odpychamy się i na końcu mocno próbujemy wysunąć łopatki do przodu. W drugiej wersji rozstaw naszych rąk będzie nieco szerszy. Wtedy mniej będziemy pracować mięśniami trójgłowymi, a bardziej piersiowymi. Zasada wykonywania ruchu jest dokładnie taka sama. Następne ćwiczenie, znów mające na celu trening mięśni obręczy barkowej. Ponownie ustawiamy się w pozycji jak do pompki i z tej pozycji przechodzimy do mocnego zgięcia biodra. Staramy się utrzymać pozycję rąk nad głową i wracamy do pozycji wyjściowej. Na koniec przechodzimy do kilku ćwiczeń nieco bardziej dynamicznych. Zaczniemy od skoków wertykalnych. Ustawiamy nogi mniej więcej na szerokość bioder. Stawiamy ręce przed siebie. Bierzemy zamach. Robimy do tego niewielki przysiad. I wyskakujemy w górę. Kolejnym ćwiczeniem będą skoki w dal z miejsca. Zaczynamy podobnie, ręce przed siebie, bierzemy zamach, niewielki przysiad, wyskakujemy przed siebie. Następny rodzaj skoków pozwoli nam popracować w nieco innej płaszczyźnie niż wcześniej. Będziemy teraz wykonywać skoki
do boku. Pierwszy, najłatwiejszy wariant z zatrzymaniem. Drugi wariant, nieco trudniejszy, z dynamicznym odbiciem. Ostatni, najtrudniejszy wariant, z odbiciem i obrotem o 90 stopni w powietrzu. Dziękuję bardzo za wspólny trening. Jeszcze raz zachęcam do aktywności fizycznej w trakcie pandemii i zapraszam na kolejne odcinki z cyklu Sportowa Ergo Arena.